Jakby ci się udało kochanie go, to trochę tam wiesz, żeby on tak nie krzyczał. Okej. Okej. Okay, hello everyone. In another stream from DDOpl, folks. Today, me and my guildmate, just a couple of us, we will be running some regular XP train. Starting from spies. Then probably to tell Tobias, things like that. Witam wszystkich ponownie na streamie DDOpl, folks. Dzisiaj będziemy biegać nic szczególnego w zasadzie. Trochę questów dla doświadczenia epickiego. Ja i tutaj jedna osoba od nas zginie. To co, do House Donate i zaczynamy od spice'ów, nie? Nie pamiętam. Aha. Epic normal, pojechali. Lewerze nic powyżej nie wezmę. Aczkolwiek świeżo po terze załapałem się na party, która leciała na Epic Elite i zaraz po tym na Epic Hardzie. Dobry darmowy eks nie jest zły. Junior się drze. Dostał nową zabawkę, to nie może się zachwycić. Ja chyba, wiesz co, chyba zrobię tak, że po prostu nawet zrobię tak, że no, it's not an epic Sirocco, it's just a cosmetic of it. The true weapon is Thunderforge Kopesh. Tier second tier. Tier one actually. Yeah, but counting zero, it's after first upgrade. Już masz 25. Mhm. Cwaniak. Też bym chciał. Jakby było na 25, to nawet harda moglibyśmy lecieć. Wiesz co, nawet jak jesteś na 30, to i tak lepiej normala biegać, bo szybciej po prostu będziesz biegł tego questa. No wiesz, chodzi o to, że bez trudności wtedy na hardzie. Mhm. A co ty masz, kosmetykę od Sirocco? Mhm. To już nie latasz z kosmetykiem Twin Blade'a? Nie, Twin Blade'a to ja mam na tym, na Shepardzie. A. Poza tym tak Epic Sirocco tak ładnie na Kopeszu wygląda. No jeżeli chodzi o tego kosmetyka z takich broni jednoręcznych, to Celestia dla mnie.
Przepiękna jest. Tylko trzeba jak na shortworda bardzo długa. Chociaż już mam celestkę na jednej postaci. A, jakby nie miał Warlocka, to robimy Citwa. Jak, jakoś tak, niby miałem, kurczę, ten Epic Destiny z tego, z Shadow Dancera, nie? Zdecydowanie wydawało mi się, że on będzie dużo mocniejszy. A teraz, kurczę, Legendary Dreadnought i nagle się okazuje, że dużo lepszy robię damage i mam lepszą przeżywalność. Chociaż może dlatego, że póki co to za tobą latam i agro nie ściągam. No ale jak już sam damage jest wyższy, to jest dobrze. Po co, no na Shadow Dancer na pewno miałeś lepsze save'y. Przynajmniej reflex. No, o 2 punkty raptem. O 2 tylko? To co ty w tak, bo tylko tyle, że inta miałem wyższego. A to ty nie brałeś plus 6 do refleksu? Z Destiny? Nie. Czemu? Nie, czekaj, to brałem. To bardzo cenne było. Brałem. Ty tam zagadaj z tym gościem, ja już zrobię pułapkę. Tylko trzeba jeszcze jednego szkieleta, okej. Okay. What I have here is mostly assassin tree to the killer. Actually, that was the main reason to go for that tree. Couple of fighters for the jak ludzie robią, że na przykład na epikach mają po 60-70 jakiejś statystyki. And rest for Harper Agent for the enhancement of deception. Jeszcze raz? Jak ludzie robią, że na przykład mają na levelach epickich po 60-70 inta na przykład? Po prostu wszystko co do inta daje, to mają, nie? 70 inta wcale nie jest tak trudno zrobić. No jak nie? Itemek plus 11, spokojnie. Uh-huh. Insightful plus 4, spokojnie. Mówisz? Z Epic Destiny za 4 punkty, tak mniej więcej podejrzewam. Może nawet więcej. Wtedy bierzesz drawa i maksujesz inta. Jugo potki plus 2, tak? A, jeszcze jugo są. Dalej, Insightful to Lasting Potion of Intelligence, nie? A co dalej? No ale tak standardowo to tak chyba około 50 max, co? Jeśli planujesz build od początku, żeby maksować statystykę, no to wtedy 70 spokojnie. Tylko 70 to gdzieś dostajesz na 26, powiedzmy. Jak gear ci dobry wejdzie, nie? Czy to... Albo nawet na 29 z Greensteelem legendarnym. To już w ogóle tam masz, wiesz, plus 14, czy nawet plus 15 już teraz. Bo po prostu mnie tak zdziwiło, jak się dowiedziałem, że w tym Legendary Tempest spadnie, tam masz właśnie DC-ki rzędu 75 na elicie. Mhm. Do zrobienia.
Ja na malu przecież mam 80 wisdoma, a mógłbym jeszcze wycisnąć ze 4 punkty bez buffów. Znaczy, okej, z jugo potkami, ale nie uważam jego potki za buffy, bo to jest na 15 minut, czyli powiedzmy, że... A jak już się flagniesz, to już można kupować milion. A te jugo potki tam coś się traci, a coś się zyskuje, tak? Plus 2 do statystyki kosztem na przykład minus 5% od szybkości ataku. Niektóre bonusy, niektóre te debuffy są bardzo mocne, nie? Albo minus 50 do fortification, tego typu rzeczy, nie? Dobre są dla casterów ogólnie, a znaczy są też dobre dla mil. No tam jakieś save'y czasami tracisz. Warpal wszedł. A co masz na Warpalu? Volcanoes Edge. 10 do 100 fire damage. O! Całkiem przyjemne. You hear a woman's voice asking for help up above. Kaylan deftly climbs her way out of the sewer, pausing once to look back and wave her thanks. Potki mi się skończyły. Ja dopiero zobaczyłem, że wszystkie questy, co lataliśmy przez tydzień, to ja bez voice'a robiłem. Znaczy po whiskingu, co leciliśmy. To było go zabić, jak masz fokus. Nie mam Archery fokus. Znaczy no, on cię sfokusował. No, agro. No, agro. Okej. No, ten też do ciebie poleciał. Wyskoć tutaj w dół na chwilę na te kratki, to on wtedy podejdzie bliżej. Nie, nie ma znaczenia. Wtedy będzie próbował fireballem. I tak prosto strzałam do czegoś przez przeszkody. Telefonu masz postawionego, czy lecimy we dwójkę? Tylko we dwójkę. Te kratki rozwaliłeś? Tak, tak. Wejdzie nam bonus.
po czym poznać tutaj, który odkręcić? To zagadka logiczna, nie? Jeden zawsze kłamie, drugi zawsze mówi prawdę. Aha, i trzeba czekać, aż skończą mówić. Już nie, trochę wcześniej jest w stanie to wydedukować, ale... Oni mają dosyć dużo możliwości, znaczy te opcje dialogowe u nich są chyba z 6 czy 7 rodzajów. Każdy ma inne rozwiązanie i dopiero chyba po trzeciej czy po czwartej linii wiadomo, które to jest rozwiązanie. Znaczy musisz gdzieś, nie wiem, 20 sekund czekać, nie? Fragmenty. Dzięki. Skoczę do Kunderaka się ten. Podatki. Zacząć już? Tak, już zacznij drugą. Nie masz skrona do teleportu? Mam tylko hełm i mam tylko jeden ładunek. Wolę w tamtą stronę iść na piechotę, ewentualnie wrócić teleportem. No ale już skrona możesz używać. To już dawno mogę, ale skroli nie kupuję. Za drogo kosztuje. Serio? W sumie jak już tu jestem, to się sprzedam. Nie wiedziałem, że na tym Shadow Formie mam czerwone oczy. To trzeba będzie pofarmić. Mam tylko jedną. Tego staffa trzeba będzie pofarmić. Z tego, z flago. Strusing? Mhm. No, pofarmił, może nie tak prosto.
User joined your channel. Siema, Spice in the house, lecicie? No. Siema, tak, streamujemy. Na epikach. Jak masz jakąś postać na epiki, to dawaj. Nie, no tu nie mam niestety, nie? A pobiegłbym z wami. No teraz przez 2-3 dni będziemy chcieli te postacie trochę podciągnąć z epików i ja tutaj będę chciał Warlocka robić w końcu. To we dwójkę będziemy robić. Dobra, to idę gdzieś dobić sobie do 20 jakoś szybko. Może jakiegoś flyerka czy coś. Nie przeszkadza wam, bawcie się. A który masz level? Prawie 16. O. To ładnie. Zrób drugą postać może jakiegoś tam. Żeby trzymać jedną na heroikach, a drugą na epikach właśnie. Ja wiem, tylko tutaj właśnie mam jedną główną postać na razie. Także muszę szybciutko tutaj do 20 dojść. A co z Margaryną? A ona na 5 chyba. Dobra, nie przeszkadza mi, idę powbijać level sobie. Trzymcie się. Okay. Hey. User disconnected from your channel. You hear a prisoner's voice calling out to you. Przyznam ci się, Radek, do pewnej wstydliwej rzeczy. Jak chcesz to robić na streamie? A już niech będzie, niech wszyscy wiedzą o tym. Jak był ten weekend, to w LoL'a grałem. Bo ten Urf jest zbyt fajny, żeby w niego nie grać. Moje granie w moby zaczęło się na docie. Na pierwszej docie. I skończyło się na pierwszej docie. Ile? Ja nie rozumiem. Ile można zaokować jedną mapę do Warcrafta? No? Cały czas. To jest tak. Gdyby nie ludzie, którzy grają w LoL'a, to ją gra w LoL'a. Ty, ale wiesz co? Nie tylko MOBA wyrosła, taki nowy gatunek w sumie. Nie wiem jak to nazwać. Nowy gatunek gry. Ale wyrósł jeszcze na mapach do StarCrafta Tower Defense. Też taki bardzo charakterystyczny typ gry. No. Znaczy on już istniał wcześniej, ale się jeszcze nie nazywał Tower Defense. I nie był tak popularny potem umsy StarCrafta czy Warcrafta. Poszedł tę margarynę expić. Bo margaryna jest na pierwszym życiu, to ją szybciej do expi do 20. On chyba jeszcze nie ma Warlocka, nie? Nie wiem. Ja już się nie mogę doczekać, jak będę robił Warlocka na heroikach. Pausing once to look back and wave her thanks.
chyba ciebie bardziej nie lubią jak mnie. Nawet jak ich atakuję od razu, to idą do ciebie. No co, podejdzie do mnie czy nie? Znaczy teraz już nie podejdzie, bo jest koło rurki. A nie, nie jest. Jak w mojej wyglądało. Intimidate tam rzuciłaś? Nie. Myślałem, że to tylko tym patykiem da się sięgnąć. No i przestraszyłeś go. O cholera, spadł na sam dół. A na Warlocku można zrobić coś takiego jak, podobnego do Painmastera. Znaczy wiesz, żebym się leczył negatywnymi spellami. No możesz tam wiesz, 4 levele Wizarda wziąć, ale to... Nie no, właśnie bez Wizarda. Aczkolwiek ma... Bo on ma tą formę licza, czy jakoś tak? Nie, to nie jest forma licza. No, ale takiego co ma... Taki latający, tak. No ale to ma 17 chyba poziomu dopiero. 17 albo 18. No ale ja to na epiki tylko potrzebuję. Po prostu wiesz, nie wiem czy jednego slota będę marnował na kokona czy nie w twistach. Co to Tobias? Thank you.
Biegniesz? A czekaj, to przecież można tutaj z DNA od razu pójść. No ja tak zawsze robię. Dlatego zawsze tutaj Autobias jest po spice'ach. Bo to jest po prostu, wiesz, 10 sekund jesteś w przybyce. A ja się zastanawiałem, szybciej teleportem czy gildiowo? Przez gildię. The Weeping Cove is rumored to be a resting place of two-toed Tobias, an ancient three-barrel legend. You are not the first to visit since the days of two-toed Tobias. The magic runes indicate small, fetid creatures shuffle about in the gloom as if they were looking for something. Ale barbarzyńcą jak do tej pory trochę się rozczarowałem. Że taka słaba przeżywalność? No, ja myślę, że to będzie jak paladyn, tylko że bez save'ów. No i z lepszym DPS-em. Coś za coś. Na paladynie wyciągają podobny DPS. Wydaje ci się, bo zawsze porównujesz postać tuż przed Tiara z tą, którą masz aktualnie, a przeważnie wiesz, to różnica paru leveli robi różnicę. No i jeszcze zobaczę właśnie jak będzie na samym końcu, ale jak na razie zdaje mi się, że miałem podobny albo nawet taki sam DPS. Poczekaj do 12 poziomu, jak weźmiesz tier 5. Zobaczysz ogromną różnicę. Wiesz, samych hapsów nie mam aż tak dużo, jak myślałem, że będę miał. Masz Deception? Mhm. I wchodzi mi normalnie sneak damage na undeady. A to bardzo często. A to czy wchodzi sneak damage, to tylko można sprawdzić w tym combat logu? Nie. I się pojawia jako dodatkowy damage przy tym. Dodatkowa liczba, jak atakuje, wiesz? O. Druga, zaraz po pierwszym damage'u? Mhm. Aha, już wiem, który. Ja to idę prosto. Tam się spotkamy pewnie koło ognia. Mhm. Ja pamiętam, że na 21 to się bałem tutaj do wampira podbiec. Wiem, ja dalej się trochę boję. Szczególnie, że przed chwilą głupi zużyłem hejsta. Hejst boosta? No. O, nie zdążył mnie zrzucić. Co ja rzucam Trusling w ogóle, przecież ja mam... Teraz raz się szczerze, że ja tu mam jeszcze lepszy ten... Trinket z no, na epikach Trusling się nie przydaje za bardzo. Bo Trusling jest tylko do DC30. Nie. Przeciwko Blur i Displacement, że neguje uprzeciwnik, o to bardziej chodzi. Ja mam trinket tego Spyglassa, który ma znaki maty. Ale mimo wszystko sobie z lachy rzucam cały czas. Nie wiem po co.
opposite sides of the room are levers adorned with bullseyes. The floor slides open, revealing dark walls beneath. The door before you stands open as if you were Jack Gibbers has beaten you to the cash. Me down. The blood tide. The undead pirate whistles. It is said that they are a priceless treasure. Me, there's no tennis hole. But not you've defeated the legendary Jack Gibbers. No, dużo bardziej wolę robić to jak z Kinga. I nawet ekspert. Też nie porównywam. Nie. Jest dużo większy ekspert, bo... Oprzynale jest dużo więcej. Ach, no tak. Jak liczysz oprzynale, no to jest całkiem to lepiej. The Weeping Cove is rumored to be a resting place of two-toed Tobias. Ja robię abandona, daj mi kwerta. Okay. Czytałeś? W środku. You are not the first to visit since the days of two-toed Tobias. Small, fetid creatures shuffle about in the gloom as if they were looking for something. A hole in the ground leads to another part of the cave. Sound of a stone door grinding open rebounds through the cave. Dzisiaj świetne, świetne połączenie. W ogóle zero lagu, jeśli chodzi o wysyłanie nas do Twitcha. Zawsze mam jakieś 1% zgubionych klatek, a teraz jest ledwo 0,01%. No popatrz. Ojej, ku mnie deszcz pada. A ja rękawiczki zostawiam w koszyku w rowerze. Rowerowe? Nie, normalna. Skórzane to bym... To bym żałował. Nie, takie zwykłe pełniamy. To z wełnianych to sobie zrobisz potem szalik. No, słuchaj. Że tak powiem, przeżyć przeżyją. Ja się bardziej martwię o to, że wiesz, jutro będę musiał ten, bez rękawiczek jechać. Ty co, rowerem do pracy? No rowerem, rowerem. Ja co mam robić, jak samochód zepsuty? Dobrze, teraz oni w środku zimy. No, w środku zimy też był zepsuty. Czy inaczej, no wtedy był zepsuty, a teraz no miałem ten wypadek. Ale wiesz, u mnie ta zima była taka ostra, że nawet nie zauważyłem.
teraz bardziej czuję po dwóch tygodniach jeżdżenia samochodem, że mi go brakuje jak wtedy. Tędy szybciej mówisz? Niż tamten. Tak mi się wydaje. Tutaj po wodzie nie trzeba pływać. Tak, ale jest ale dużo, ciężej trafić. Dużo dłuższa drabina jest za to. W sumie trzy drabiny, tam jest tylko jedna. No tak, ale od drabiny ile jeszcze trzeba iść? Tutaj są dwie drabiny, bo trzecią się przeskakuje. Ale tego, że tam beczek nie zrobiłeś, to też trzeba było poprawić. Sides of the room are levers adorned with bullseyes. The floor slides open, revealing dark waters beneath. Jeszcze raz tego polecimy wola tu. Okay. The door before you stands open. Jack Jivers has beaten you to the cache. Me down. The blood down. The undead pirate is. It is said that they hunt a priceless treasure here. Stanek jest na refleks. Save? Mm-hmm. Nie wiem. Ale zdaje mi się, że na fortifiu da. Defeated the legendary Jack Jivers. Yet the pirate's legend claims inside the chest you find a piece of Arotsri's treasure. Teraz zobaczę. Along with some other items. Na fortitude. The Weeping Cove is rumored to be a resting place of two-toed Tobias, an ancient three-barrel legend. No ale to ich save, a nie twój. U ciebie to do DC-ków modyfikatorem jest siła. Symbol of stunning, czar. Aha! No. A ja sprawdzałem stunning blowa. Że ja na niego się łapię i tak się stawiam, na pewno jest od refleksa. Bo nie sądzę, żeby trzeba było mieć 40 ponad refleksa, żeby to save'ować. No na pewno nie refleks. To co? Wona. Mhm. Tylko ja minutkę poczuło, bo muszę tam tabletkę zjeść jeszcze. Stone bridge ahead has collapsed into a gulch. You must finish your journey into Vale's homelands on foot. The Blackheart trolls have made their home in the shadow of these ruined walls. They seem eager to repel invaders. Could they possibly be allies of Vale?
Chodź już do prequesta chociaż. Majestic being of metal and magic glares at you from the cavern ahead. This inevitable is a Maruk, one whose sole purpose is to destroy those who cheat death. Ambushers in the next room. Their scribe must be determined to fight you and the inevitable at once. The gate grinds open. A drow scorpion screams a command. The inevitable's footsteps thunder across a stone bridge ahead. Several drow. Bo tu nie mam tomów, wiesz, wszystkich. No ale i tam jak plus ile masz? Ja mam tu tylko tom plus 2 do końca. Ale i tam jak? Plus 6. A, no to już wiemy dlaczego. Wszyscy ja nie zbierałem tutaj gear tak naprawdę, no. Fajny mi wejdzie na 26. I mój ulubieniec 28. Mam blinda, nie? A nie masz podki do blinda? Mam podkę do blinda, tylko że cały czas trafiam, bo mam true seeing, ale z blindem. Jak to mi rzucił? Ja chciałem potestować. Aha. Bo z blindem teoretycznie masz 50%, że nie trafiasz, nie? Tylko że to jest concealment bonus, tak zwany. A jak masz true seeing, to ci neguje wszystkie kary, które masz konsumować. Więc jesteś ślepy, nic nie widzisz, ale wszystkich trafiasz. No kurwa. No wiem jak to szybko sprawdzić. Jaka klasa ma spela albo skilla, który daje blinda? Tobie? No, na przeciwnika rzuca. No, u kleryka jestem czarny na przykład. U
druida. Ten taki, taka eksplozja, jakimś światło. Aha, i na którym on jest? Zrobić szybko ikonika, sobie w razie czego sprawdzić. Jednego, no, który ma blindę, drugiego, który ma true seeing. Jest 15 minut roboty. Zrobić ten pokój tam na dole. Ci, że samochód mi plany pokrzyżował moje. Bo ja teraz już właśnie po Pyrkonie planowałem sobie zbierać i ten, na urodziny sobie zrobić samemu prezent i komputer stacjonarny kupić, co nie? No a teraz prawdopodobnie już komputer przeszedł na inną okazję. Bo trzeba będzie samochód kupić. No ale coś tam z ubezpieczenia dostaniesz, nie? Jakieś niegłupią kasę chyba. No słuchaj, oni chcą mnie w konia zrobić, teraz pytanie, jak bardzo im się uda. Oni nie oferowali mi nawet połowy tego, co mi rzeczy za cały cel. Jedna runa u góry zrobiona. Ja tam nie widzę żadnej. Mam 4 negatywy, kurczę. Nie mam jakich ściągnąć. Ok, mam ostatnią. Zaraz ci ściągnę. Dzięki. Stań tam koło wyjścia, już idę. Jeszcze 3 razy. No. Ty masz czara, czy z czego rzucasz? Scrolla. No, Ruto, bardzo przydatny. Dobra, jeden mi zostaw. Masz, już ciesz się. Dobra, dzięki. Jak zwykle nie trafi. Ja przy tej pierwszej półce mam taką jakby niewidzialną ścianę.
all inventory slots are full. Ahead, three champions of Vale's force have raided the zone. This great hall is flanked by towering statues from a lost age. Vale chose a dramatic battleground for her last stand against the inevitable. Ja dam ci fragment. Dzięki. Dobra, to będzie chyba tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o stream. Ja będę potrzebował FK jakieś 15. Przekazam. Okay. Albo nawet więcej, bo jeszcze muszę... 20-25 minut nawet, także jak masz coś do zrobienia... No to sobie zjem. To na dłużej to... To jest dobry moment. Okay. Thank you everyone for watching. There weren't much to enjoy, but well, we had that. And see you soon next week at the same time, probably. Dzięki wszystkim za oglądanie. I do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Czy możemy obiecywać coś ciekawszego? Chyba nie. No, nie wiem. Jeżeli nie zdążę dobić 30, to coś może być fajnego. Chyba, że heroiki na warlockach. O, to może być dobre. To by było ciekawe. No, takie full party warlocków. Zobaczymy, jak się uda. No, na razie. Okay, cheers everyone.